Witajcie. Dzisiaj film nieco inny niż te, które ukazywały się ostatnio na naszym kanale. Co jakiś czas polecam książki, które moim zdaniem warto przeczytać. I dzisiaj chciałem polecić taką oto książkę. Radykalny Krzyż to Zera. Wydawnictwo Świadome Chrześcijaństwo z Torunia. I chciałem przeczytać kilka fragmentów. I jeżeli Was zachęcą, to myślę, że warto je nabyć, a informacje, gdzie można je kupić, to umieszczę w komentarzu do tego odcinka, w opisie. Dobrze. Te kilka fragmentów to są początkowe rozdziały. Tu naprawdę trochę pozaznaczałem, bo dla mnie ta książka jest bardzo poruszająca. I mówi, pokazuje wiele prawd z życia chrześcijan. Pierwszy fragment. Po zmartwychwstaniu Chrystusa apostołowie wyszli głosić swoje poselstwo, a tym, co głosili, był krzyż. Gdziekolwiek szli, daleki świat nieśli ten krzyż i towarzyszyła im ta sama rewolucyjna siła. To radykalne poselstwo krzyża przeobraziło Saula z Tarsu i zmieniło go z prześladowcy chrześcijan w człowieka wierzącego i apostoła wiary. Moc krzyża zmieniała zwykłych ludzi w ludzi dobrych. Strząsnęła ona pogańskie wierzenia i przemieniła całkowicie moralność i mentalność zachodniego świata. Wszystko to uczynił krzyż i czynił tak długo, jak długo pozwalano mu pozostawać tym, czym był pierwotnie. Jego moc odeszła, kiedy zamieniono go z narzędzia śmierci w przedmiot dekoracyjny. Kiedy ludzie zrobili z niego symbol, zaczęli go wieszać na swoich szyjach jako ozdobę i kreślić przed sobą jako znak, jako magiczną ochronę przed złem. Stał się w najlepszym wypadku bezsilnym godłem, w najgorszym prawdziwym fetyszem. Jako taki jest dzisiaj czczony przez miliony tych, którzy nie mają żadnego pojęcia o jego mocy. Kolejny fragment. Wiedząc o tym wszystkim doskonale, Chrystus powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tak więc krzyż nie tylko spowodował kres życia Chrystusa, on jest też kresem pierwszego, starego życia każdego prawdziwego naśladowcy. Niszczy stary wzorzec adamowy w życiu wierzącego i powoduje jego koniec. Potem zaś Bóg, który wzbudził z martwych Chrystusa, wzbudza tego wierzącego i rozpoczyna w nim nowe życie. Musimy ustosunkować się do krzyża, robiąc jedną z dwóch tylko możliwych rzeczy: albo uciec przed nim, albo umrzeć na nim. I może jeszcze jeden fragment. Musimy być szczególnie ostrożni w sprawdzaniu, czy Chrystus, którego wyznajemy i chcemy naśladować, jest rzeczywiście Chrystusem Bożym. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziemy naśladować Chrystusa, który nie jest prawdziwym Chrystusem, lecz produktem naszej wyobraźni, utworzonym według naszego własnego obrazu Boga. W ciągu kilku ostatnich lat, dla przykładu, Chrystus został spopularyzowany przez pewnych tak zwanych chrześcijan jako ktoś gotowy dzięki odpowiedniej ilości modlitwy pomóc jednemu bokserowi w znokautowaniu na ringu innego boksera przez zadanie mu ciosów do nieprzytomności. Chrystus również rzekomo pomaga ligowym zawodnikom piłki nożnej podczas decydujących momentów meczu. Kiedy indziej pomaga lekkoatlecie wygrać w skoku o tyczce, a w innym jeszcze podobnym przypadku nawet ustanowić rekord danej dyscypliny. Podobno pomaga też modlącemu biznesmenowi
dokonać korzystnej transakcji handlowej, zmusić konkurencję do bankructwa czy wygrać korzystny przetarg na niekorzyść innych. Nawet rzekomo wspiera on modlącą się aktorkę filmową w odtwarzaniu roli tak zmysłowej, że na jej widok czerwienić się musi nawet prostytutka. W taki sposób nasz Pan staje się Chrystusem przynoszącym różnorakie korzyści, czymś w rodzaju czarodziejskiej lampy Alladyna, gotowym do czynienia drobnych cudów na usługi tych, którzy przywołują go dla spełniania swoich poleceń. To tak tylko kilka fragmentów, aby zasygnalizować. Generalnie polecam tą książkę i inne książki tego wydawnictwa. Akurat mam ich tu kilka. Pewny przewodnik do nieba, też dość fajne. Klęcząc zwyciężamy. Przebudzenie, którego potrzebujemy. Atrybuty Boga. O umartwianiu grzechu. Generalnie wszystkie są moim zdaniem doskonałe. Nie wszystkie jeszcze udało mi się przeczytać, ale polecam. Szczególnie tą, od której zacząłem. Radykalny krzyż. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia z Bogiem.